Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj myślę, że bardzo fajne porównanie, a mianowicie speedtest Samsung Galaxy S9 Plus kontra Huawei P20 Pro. Cóż, na pokładzie tutaj mamy Exynosa 9810, 6 GB pamięci RAM. Tutaj High Silicon Kirin 970, również 6 GB pamięci RAM, czyli dwa flagowce z tego roku. No cóż, zobaczmy, jak tutaj będzie wyglądało porównanie speedtest, który okaże się szybszy. No sam jestem ciekawy, jeszcze tego nie ogarniałem, więc zaraz zobaczymy, jak to wygląda w przypadku właśnie otóż to Huawei'a i jak to będzie wyglądało w przypadku S9 z plusem. Oba telefony wpięte do tej samej sieci, przygotowane wszystko. Dobra, czy coś mamy w pamięci? Jak widzicie, czysto, więc lecimy. Pierwsze co, aplikacje, sprawdzimy, jak one się otwierają, jak później pozostają one w pamięci RAM. Kolejna rzecz, później zrobimy to samo z grami, ale z racji tego, że to flagowce, obciążymy je dzisiaj trochę bardziej. Więc lecimy. Pierwsze co, Allegro. Zasadniczo remis. AliExpress. Szybciej, Huawei P20 Pro, jak widzicie. W SC jeszcze coś się doczytuje. Ceneo. Ceneo, minimalnie P20 szybciej. Galerie. Galeria również dla P20 Pro. HBO Go. Powiedziałbym, że remis. Ipla. Wygrana P20 Pro. Jak dojadę.pl. Jak dojadę, no cóż, widzicie, wygrywa P20 Pro. Mapy. Również P20 Pro szybciej. Player.pl. Szybciej P20. OLX. OLX, minimalnie szybciej P20. Pyszne.pl. Zasadniczo bardzo podobnie. Pizza Portal. Pizza Portal tak samo. Sklep Play. O, nie tknąłem go w P20, więc jeszcze raz. Sklep Play. Sklep Play identycznie szybko. Spotify. Spotify wygrało S9 z plusem. TapTalk. No, zasadniczo S9 wygrywa. Sorry, przepraszam, P20. TripAdvisor. Co tutaj będzie szybsze? Zasadniczo widzimy, że... No, tutaj było, trzeba było coś jeszcze potwierdzić, więc zrobimy sobie małe zamknięcie jeszcze raz TripAdvisora. Uruchomimy go ponownie. No tutaj S9 z plusem szybciej. Twitter. P20 Pro wygrywa. Uber. No widzimy. Znowu P20 Pro szybciej. Wykop. Wykop dla P20. YouTube. YouTube praktycznie podobnie. No cóż, ciekawe. Wychodzi na to, że chyba S9 zostało trochę w ciry w paru nastu przypadkach. Kilku, nie nastu, w kilku. Szczególnie na początku listy wygrywało P20, więc tą rywalizację wygrywa P20 Pro. Dobra, zobaczmy, jak z zarządzaniem RAM-em, co zostanie w tej pamięci, a co nie. To lecimy ponownie. Allegro. O, tutaj nie dotknąłem. Ale w obu przypadkach widzieliście, że było doczytanie. AliExpress. Niestety też nie z RAM-u. Ceneo. Ceneo restartuje się w obu przypadkach. Galerie. Mamy z RAM-u. HBO Go. Tutaj było doczytanie w S9 w pamięci. Ipla. Ipla zrestartowano w obu przypadkach. Jak dojadę? Jak dojadę? Niestety też
Tutaj jest coś, było lekko doczytane, S9 to już w ogóle dramat. Jak już mówiłem Wam w poprzednich filmach, strasznie kolejne ROMy powodują to, że aplikacje są ubijane w ROMach. No, nie rozumiem tego. Pierwsze wersje ROMów S9 były naprawdę spoko, teraz jest dramat. Mapy ubite w obu przypadkach i to ewidentnie. Player.pl w obu przypadkach nie z RAMu. No i coś nieładnie. OLX, doczytanie w obu. Lecimy dalej. Pyszne.pl. Pyszne.pl się zrestartowało, też nie mamy w ramie żadnej. Z żadnym ze smartfonów. No dobrze, nie interesujemy, to wyjdźmy tutaj. Pizza Portal. No tu w Samsungu coś nie do końca. Sklep Play z ramu w obu przypadkach. Spotify, tu jesteśmy w ramie w S9 jakieś doczytanie. Tapatalk, tu jest w ramie, tu jest doczytywany. TripAdvisor, tu w ramie, tu jest restart. Twitter, tu coś doczytuje, tu było bezpośrednio od razu w ramu. Uber, nie dotknąłem dobrze, ale widzimy, że tu jest ubite, ponownie restartowana aplikacja. Wykop zasadniczo z ramu. I YouTube tu w ramie, tu mamy doczytywania. No i ponownie według mnie również S9 Plus dostaje od Huawei P20 Pro, jeżeli chodzi o zarządzanie ramem w przypadku samych aplikacji. Widzicie? Więcej ich według mnie się odpaliło z ramów P20. Nawet te wywołania, które były w ramie, były szybsze. No S9 niestety z tyłu. Dobra, ubijmy wszystko, co mamy w pamięci. Zobaczmy, jak kwestia będzie wyglądała w przypadku gier. Już mówiłem, tym razem obciążymy dosyć ostro oba smartfony, bo odpalimy ich znacząco więcej, więc lecimy. Pierwsze co? Asphalt 8. Który będzie szybszy? Prawie tak samo, minimalnie szybciej Huawei. To sobie przejdźmy do początku i lecimy następnie. Temple Run 2. Widzimy paski postępu. No i cóż, który będzie szybciej? Huawei P20 Pro. Minimalnie, ale wygrał. Następny tytuł. Subway Surf. Również widzimy postęp. No i cóż, czy P20, czy S9 z plusem? P20. Następny tytuł. Dead Trigger 2. Co również wygrana P20. Asphalt Extreme. Również tym razem wygrana S9 z plusem. Unkilled. Dosyć wymagający tytuł, tu zawsze widać różnicę na smartfonach, jak szybko on się odpala, więc no cóż, czekamy. Czekamy. P20 Pro, ponownie wygrana. Tekken. Będziemy widzieć również paski postępu, co się dzieje. No i cóż, czekamy. Który będzie szybciej? Ja już słyszę dźwięk po prawej stronie, po lewej jeszcze dopiero teraz. Znowu P20 Pro wygrywa. Widzicie, jaka różnica? Znacząca. Mortal Kombat X. Oj, musimy powtórzyć ten test z racji tego, że tu jeszcze coś ode mnie chciała S9, więc zamykamy Mortal Kombat. Dobra. Tu robimy to tak. Tak. Teraz zobaczmy, czy tu wszystko się zgadza. Ostatnia. Właśnie Mortal Kombat ubite. I jeszcze raz. Mortal Kombat.
praktycznie animacja wygląda identycznie w obu przypadkach. Wstępna. No i cóż, co tu będzie dalej? Spróbujmy sobie ją ominąć, bo nam nie jest potrzebna. Zasadniczo powiedziałbym, że w tej aplikacji remis. Tak samo szybko się obie odpaliły. To już wróćmy sobie do początku. PUBG. No to czekamy. Kto będzie pierwszy? Na razie cisza. Pierwsza na razie S9, kolejna animacja. Tu już mamy ładowanie. I jednak jednak S9 z plusem, gdyż tu musi moment, w którym by się ta gra do końca odpaliła, tu nie byliśmy zalogowani, ale widzieliście, że zakończyło się szybciej na S9, więc tu S9 z plusem wygrała, o dziwo. Następny tytuł, World of Tanks. Jak tu sytuacja się pokaże? S9 z plusem, szybsza. T20 Pro dopiero coś ogarnęła teraz. Następny tytuł. Flip Diving. Może troszeczkę źle ustawiona, ale zobaczymy. S9 z plusem, minimalnie szybciej. I ostatni tytuł, jaki wam tu chciałem pokazać. Crossroad. Również S9 z plusem. No więc, jeżeli chodzi o gry, niestety albo istety, wydajność i z tym wszystko z tym związane potwierdziło się. P20 Pro jest szybszy. Sprawdźmy, jak wygląda kwestia pozostawiania tych gier w pamięci RAM. Więc lecimy. Asphalt 8 w S9 z plusem jest restartowany, w P20 został w RAMie. Temple Run 2 S9 z plusem zrestartowany, w P20 również pozostał w RAMie. Subway Surf. Restart w S9 w P20 Pro pozostał w RAMie. Dead Trigger 2. Restart, tu jesteśmy w RAMie. Nie wiem, ten nowy ROM, który jest na S9, to jest jakiś po prostu dramat, który ostatnio wyszedł, jak widzicie, bo poprzednie testy, jakie robiłem z innymi telefonami, no to tak źle to nigdy nie wyglądało, jeżeli chodzi o RAM w S9 z plusem. Asphalt Extreme, ubity, pozostał w RAMie. Następnie Unkilled, w pamięci RAM, w S9 ubite. Tekken, w pamięci RAM, tutaj jest ubity. Dobra, wróćmy sobie. Mortal Kombat X, w pamięci RAM, w S9 wymaga restartu, gdyż został ubity. Dramat, dramat się poszerza. Nie rozumiem tego, po prostu co nowszy ROM w Samsungu S9 z plusem jest coraz gorzej. PUBG Mobile, ubite, tu mamy w pamięci RAM. World of Tanks, na szczęście w RAMie w obu przypadkach. Flip Diving, w obu przypadkach w pamięci RAM. I ostatni z tytułów, Crossroad. Crossroad zestartowało się w obu smartfonach. Więc no mamy pogląd, jak to wygląda. S9 z plusem jest, realnie mówiąc, wolniejsza od P20 Pro, mimo że na mnie chodzi, jeżeli widzicie to, co ja robię, po otwieraniu aplikacji, zostawanie ich w RAMie, później otwieranie gier, pozostawanie ich w RAMie. Mimo że w benchmarkach ten telefon na cyferkach wypada o wiele lepiej, to jeżeli chodzi o mój speed test i to, co widzieliście przed chwilą na swoich ekranach, P20 Pro wypada o wiele lepiej. Cóż, cyfry często kłamią, jak widzicie. Realnie to, co widzimy podczas normalnego użytkowania, to jest takie, jak jest, więc no niestety w tym momencie, jeżeli chodzi o samą kwestię takiego czystego użytkowania, P20 Pro wypada lepiej. Lepiej trzyma rzeczy w ramie, S9 z plusem praktycznie przestał, prawie
cokolwiek trzymać w pamięci RAM. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Pewnie ROMami, które wypuszcza Samsung. Nie rozumiem kompletnie, o co chodzi, ale w poprzednich wersjach ROMów, które były na tym telefonie, praktycznie wszystko ładnie i pięknie było w pamięci RAM, a teraz jest ubijane po prostu cała aplikacja. Nie rozumiem tej polityki Samsunga, czemu tak to się dzieje. Według mnie idzie to w złą stronę. Na początku po premierze telefonu działał naprawdę dobrze i fajnie, teraz jest po prostu dramat z pamięcią. To po co te 6 giga pamięci RAM, skoro wszystko jest w niej ubijane? Nie kumam. No więc widzieliście, prosty speed test. W tym wypadku wypada lepiej Huawei P20 Pro. No może być to jeszcze kwestia, czyli fakt, no, tu jest Android 8, tu mamy Android 8.1, ale wcześniej działało to dobrze na Samsungu S9 z plusem, aktualnie jest źle. Tyle w temacie. Macie jakieś pytania, wasze spostrzeżenia, piszcie w komentarzach. Ja jestem w lekkim szoku, że tak S9 z plusem źle wypadła, bo spodziewałem się, że będzie troszeczkę lepiej, chociaż no widzę, używając tego telefonu P20 Pro, powiem, naprawdę śmiga. I no czuć to, że jest szybciej niż na S9, a mniej więcej ilość aplikacji zainstalowanych podobna. Tyle. Na dole linki do moich społeczności, profil na platformie Patronite. Oczywiście nie możecie wesprzeć rozwój tego kanału. P20 Pro u mnie na testach dzięki pancernikowi EU. Dzięki wam za to i oczywiście, jeżeli szukacie jakichś akcesoriów do niej, to myślę, że warto do nich zajrzeć. Kod rabatowy P20 Pro daje wam 10% rabatu na wszelkie case'y, szkła i inne rzeczy podobne do właśnie tego zresztą modelu w pancernik EU, więc jeżeli tylko będziecie chcieli, to tam możecie wpadać. No i cóż, tyle. Zapraszam do subskrypcji, łapka w górę oczywiście zawsze się przyda. No i tyle. Speed test. S9 z plusem pokonany kontra Huawei P20 Pro. Zwycięzca tego zestawienia. Trzymajcie się ciepło. Hej!